Wyłaniające się z ziemi starożytne zabytki opowiadają historię podbojów i ofiar. Zbierali w tych naczyniach krew. Badając przeszłość, archeolodzy każdego dnia poznają tajemnice dawnych cywilizacji i początków ludzkości. To kluczowy moment w historii zachodniej cywilizacji. W najdalszych zakątkach Ziemi badacze ryzykują życie, by odsunąć zasłonę przeszłości. Czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Razem z nami poznacie 10 największych archeologicznych odkryć minionego stulecia. Dziesięć największych odkryć archeologicznych XX wieku. Od wieków archeolodzy badają mroki dziejów, szukając świadectw czasu sprzed wielu stuleci. Cechą charakterystyczną dawnych cywilizacji jest ich niestabilność. Pojawiają się, rozwijają przez kilkaset lat i nagle giną. Pytanie tylko dlaczego? Od palących piasków Sahary po parne dżungle Ameryki Środkowej naukowcy wyrywają tajemnice z żelaznego uścisku historii. Kierowani ciekawością i wspierani przez osiągnięcia techniki, współcześni archeolodzy tchnęli życie w dawno zaginione cywilizacje, dokonując odkryć, które wstrząsnęły całym światem. Naszą listę rozpoczynamy od żądnego krwi Boga, który po odkryciu wspaniałego grobowca okazał się śmiertelnikiem. Miejsce 10. Władca Sipan. Wzdłuż wybrzeża północnego Chile ciągną się pozostałości cywilizacji istniejącej pomiędzy 100 i 750 rokiem naszej ery. 600 lat przed Inkami przedstawiciele tak zwanej kultury Moche budowali piramidy rozmiarami dorównujące egipskim. Największą zagadką Moche jest ich cywilizacyjne zaawansowanie. Tak naprawdę wiemy o nich bardzo niewiele. Moche nigdy nie stworzyli pisma. Archeolodzy muszą więc opierać się w badaniach na ruinach i ceramice. Część ukazuje niezwykle brutalne praktyki. Znamy sceny władcy siedzącego na piramidzie i pijącego ludzką krew. Paradują przed nim jeńcy, którzy są następnie pozbawiani głów i ćwiartowani. Archeolodzy uważali, że postaci ukazane w sztuce Moche są bogami, których gniew zaspokoić mogła jedynie krew. Trwały dyskusje, co właściwie przedstawiają te wizerunki. Zakładano, że to sceny mitologiczne. Dyskusję zakończyła policja. W roku 1987 prowadząca śledztwo w sprawie rabunku piramidy Moche znajdującej się nieopodal wioski Sipan. Aresztowani rabusie wydobyli z niej setki złotych zabytków. Skonfiskowane obiekty przekazano archeologom. Piramidą natychmiast zainteresował się zespół badaczy. Po kilku tygodniach trafili oni na grobowiec władcy Moche. Ozdobione złotem zwłoki króla otaczały szczątki jego 9 konkubin. Zdawaliśmy sobie sprawę z istnienia tej kultury, nie wiedzieliśmy jednak o niej zbyt wiele. I nagle znaleźliśmy ten grobowiec. Był to najbogatszy grobowiec ze wszystkich odnalezionych w obu Amerykach. Wypełniały go setki zabytków. Zmarły był od stóp do głów pokryty złotem i srebrem. Radość z dokonanego odkrycia zakłócały znalezione na ceramice barbarzyńskie wizerunki. Złote berło w prawej ręce władcy było łudząco podobne do berła postaci pijącej krew ofiar. To było jak objawienie. Nagle mogliśmy zidentyfikować postaci z ceramiki i utożsamić je z człowiekiem pochowanym w grobowcu. Materiał dowodowy wskazywał, że Moche byli rządzeni przez królów wojowników.
Archeolodzy potrzebowali jednak dowodów. W roku 1992 dr Steve Burge rozpoczął badania kompleksu świątynnego na południu od Sipan. Świątynia Księżyca, czyli Huaca de la Luna, oraz Świątynia Słońca, Huaca del Sol, były prawdopodobnie najbardziej monumentalnymi budowlami Moche. Na starożytnym dziedzińcu Świątyni Księżyca Burge odkrył szkielety 70 mężczyzn. Ślady noży i toporów na ich kościach były bardzo znaczące. Ofiary były w większości jeńcami wojennymi. Po zabraniu im broni i strojów prowadzono ich przed oblicze władcy Moche. Trafiali na dziedziniec, gdzie składano ich w ofierze. Potem kapłani ćwiartowali ich ciała, odcinając głowy, ręce i nogi. Burge zbadał dwa kielichy znalezione w grobowcu władcy, kształtem przypominające te występujące na ceramice. W obu przypadkach natrafiliśmy na ślady ludzkiej krwi. To pewne, że zbierano w nich krew. Odkrycie grobowca władcy Moche błyskawicznie wyjaśniło jedną z wielkich zagadek tego ludu. Coś takiego zdarza się w archeologii niezmiernie rzadko. Zawsze marzymy o odnalezieniu grobowca kogoś opisywanego w tekstach lub ukazywanego na ceramice. Jednak z reguły kończy się na marzeniach. Tym razem było inaczej. To doprawdy niezwykłe. Za rzucenie nowego światła na zagadkę ludu, którego wierzenia wymagały rytualnych mordów, grobowiec władcy Sipan otrzymuje miejsce 10. 10 największych odkryć archeologicznych XX wieku. Poszukiwania 10 największych odkryć archeologicznych XX wieku zawiodły nas do Francji sprzed 15 tysięcy lat. Jaskinia jest jak kapsuła czasu, przenosząca nas w świat prehistorycznych wierzeń. Miejsce 9. Jaskinia Lascaux. Na miejscu 9 jaskinia Lascaux w południowej Francji, odkryta latem 1940 roku przez czterech chłopców szukających psa. Pies pogonił za królikiem. Usłyszeli jego szczekanie w jaskini. Kiedy do niej weszli, zauważyli malowidła. Nagle otoczyły ich liczne wizerunki zwierząt. W jaskini dominują wizerunki antylop. Poza tym widnieją tam przedstawienia wielkich rogaczy, wymarłych europejskich turów, dzikich koni oraz wielu innych zwierząt. Za tak zwaną Wielką Salą Byków znajduje się wspaniała 30-metrowa galeria oraz korytarz ciągnący się 60 metrów w głąb wapiennego wzgórza. Badania radiowęglowe wykazały, że malowidła powstały około 15 tysięcy lat temu. Malowidła z jaskini Lascaux są niezwykle ważne, ponieważ biorąc pod uwagę ich wiek, stanowią unikat w skali globalnej. Pod koniec ostatniej ery zlodowaceń ludzie, zwani obecnie kromaniończykami, zaczęli dekorować jaskinie za pomocą węgla drzewnego, ochry i innych barwników mineralnych. Archeolodzy uważali ich za prymitywne plemiona łowiecko-zbierackie. Jaskinia wskazuje jednak na coś zupełnie innego. Wchodząc do jaskini Lascaux, zauważa się wielkie, pędzące w jej głąb stada zwierząt. Wydaje się, jakby wszystkie biegły w kierunku wąskiego przejścia zwanego galerią osiową. Potem zaczynają dosłownie wirować na suficie. W końcu dochodzi się do miejsca, w którym zwierzęta są już wszędzie wokół. Człowiek ma wrażenie, jakby był w samym środku pędzącego stada. Możliwe, że galeria służyła jakimś celom rytualnym. Naszym zdaniem to rodzaj graficznego przedstawienia pewnych wizji, próba ukazania zaświatów w kształcie, w jakim widzieli je ludzie ery zlodowaceń. Jaskinia Lascaux pozwoliła naukowcom na postawienie zaskakującej tezy. Czy kromaniończycy zadawali sobie takie samo pytanie jak my? Już wtedy ludzie poszukiwali głębszego sensu. Wiedzieli, że życie to nie tylko pogoń za czymś do jedzenia. Ich poczucie perspektywy oraz umiejętne wykorzystanie naturalnych barwników dały początek wspaniałemu dziełu sztuki.
stanowiącemu zwieńczenie wysiłku wielu pokoleń doskonalących swój warsztat artystów. Malowidła obaliły przekonanie, jakoby prawdziwa sztuka pojawiła się dopiero po stworzeniu przez ludzi dużych społeczeństw rolniczych. Wskazują, że prehistoryczni koczownicy nie byli prymitywni, że pod względem pewnych schematów myślowych byli bardzo podobni do nas. Za umożliwienie nam poznania wierzeń ludzi, którzy żyli na długo przed początkiem historii, jaskinia Lascaux zajmuje na naszej liście miejsce 9. Miejsce 8 przyznaliśmy wybrzeżom Morza Śródziemnego, gdzie odkryto wrak sprzed 33 wieków. Miejsce 8 Uluburun. Od tysięcy lat wody Morza Śródziemnego przemierzały setki statków, walcząc ze sztormami i mozolnie zmierzając ku zacisznym portom. Dla starożytnych żeglarzy morze było okrutną kochanką. Wielu z nich nigdy nie powróciło do domu. To był ryzykowny zawód. Liczba ofiar musiała być bardzo wysoka. Statki tonęły, dostarczając współczesnym archeologom istnych skarbców na dnie morza. W roku 1982 pewien turecki nurek dokonał niezwykłego odkrycia. Wrak odkryli poławiacze Gombek, nieopodal sypla Uluburun, około 10 km na południowy wschód od miasta Kasz. 45 metrów pod powierzchnią znajdowały się skorodowane bryły metalu oraz należące do starożytnych żeglarzy przedmioty codziennego użytku. Z drewnianego kadłuba statku nie zostało prawie nic. Archeolodzy musieli więc skupić się na ładunku. Za pomocą potężnych, usuwających osady pomp ssących rozpoczęli niezwykłą podróż w przeszłość. Na dnie natychmiast zauważyliśmy rząd miedzianych sztab, prostokątnych i typowych dla okresu brązu. W basenie Morza Śródziemnego epoka brązu trwała od połowy trzeciego tysiąclecia po połowę pierwszego przed naszą erą. Był to okres wielkich przemian. Badania radiowęglowe wykazały, że wrak ma około 3300 lat. Okazał się być najstarszym w dziejach ludzkości. To rodzaj kapsuły czasu przenoszącej nas w czasy późnego okresu brązu. Kapsuła leży jednak na głębokości, na którą rzadko dociera światło dnia, gdzie woda jest lodowata, a ciśnienie pięciokrotnie wyższe od ciśnienia na powierzchni. Pomimo poważnego ryzyka zatrucia azotem i choroby kesonowej, Pulak i jego ludzie przystąpili do badania wraku. Mogliśmy nurkować tylko dwa razy dziennie i to przez maksymalnie 20 minut. Badania trwały 11 kolejnych sezonów, po 3 i 4 miesiące, w trakcie których schodziliśmy pod wodę 6 dni w tygodniu. 25 tysięcy nurkowań potem archeolodzy zakończyli swoją pracę. Czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Nie byli w stanie określić, skąd ani dokąd płynął statek. Dowiedzieli się jednak, co miało dla starożytnych największą wartość. Główny ładunek wraku z Uluburun stanowiły miedziane sztaby, w sumie około 10 ton. Znaleźliśmy też 150 naczyń z rodzajem żywicy. Statek wiózł też sztaby szkła. To najstarsze znane nam przykłady szkła na świecie. Statek wiózł także cynę. Jej pochodzenie wywołało gorącą debatę na temat zasięgu szlaków handlowych sprzed 33 stuleci. Pierwsze analizy wykazały, że cyna pochodziła z Azji Centralnej, mniej więcej z terenów współczesnego Afganistanu. Jeśli cyna rzeczywiście pochodziła z Azji, z miejsca oddalonego o ponad 3000 km, to w takim razie starożytni kupcy docierali o wiele dalej niż do tej pory sądzono. Poza tym na pokładzie statku znaleziono kość słoniową i heban pochodzące z terenów współczesnej Somalii. Znaleziska te uświadomiły nam, że dawne szlaki handlowe sięgały bardzo daleko i miały olbrzymie znaczenie. Poza ładunkiem we wraku znaleźliśmy także przedmioty stanowiące osobistą własność żeglarzy. Brzytwy i sztylety, miecze i lampki oliwne opowiadają niezwykłą historię zaginionej załogi. Wiemy, że statkiem dowodził jakiś kananejski kupiec. Właściciel pięknego miecza. Poza tym na pokładzie znajdowało się dwóch Greków. Może byli posłańcami lub ludźmi eskortującymi statek do swojej ojczyzny? Archeolodzy mogą nigdy nie rozwiązać zagadki dwóch Greków. Z drugiej strony ładunek statku wskazuje, że epoka brązu była czasem wielu przemian i niezwykłych osiągnięć. Istniała wtedy niezwykle rozwinięta sieć handlowa. Niektórzy naukowcy wspominają nawet o pierwszej ekonomii na skalę globalną.
za umożliwienie nam poznania szczegółów handlu i ludzkiej cywilizacji okresu brązu, wrak Zuluburun zajmuje na naszej liście miejsce 8. Miejsce 7 przypadło zagadce starożytnej Biblii, rozwiązanej przy pomocy współczesnej techniki. Był to kluczowy moment w rozwoju zachodniej cywilizacji. Miejsce 7. Zwoje znad Morza Martwego. Okolice Morza Martwego oraz izraelskie pustynie to miejsca wydarzeń opisywanych w Biblii oraz gigantyczny magazyn niezwykłych zabytków. Żaden z nich nie okazał się jednak tak przełomowy, jak ten znaleziony w jaskini leżącej nieopodal wioski Qumran. Mniej więcej w roku 1947 pasterz o imieniu Mohamed Adeb szukał zaginionej owcy. Rzucił kamieniem w głąb jaskini, lecz zamiast odgłosu uderzenia o skałę usłyszał dźwięk tłuczonej ceramiki. Pasterz znalazł gliniane naczynia zawierające najstarsze wersje Starego Testamentu, napisane około 2000 lat temu. W okolicznych jaskiniach naukowcy odkryli ponad 1000 innych manuskryptów, zachowanych przez suche, pustynne powietrze. Najstarsze zwoje pochodzą z około 250 roku przed Chrystusem, najmłodsze z około 50 naszej ery. Część z nich zachowała się w doskonałym stanie, ale większość rozsypała się na setki fragmentów. Złożenie ich w całość można porównać do porwania na kawałeczki kilkunastu gazet, spalenia 3/4 z nich, rozsypania pozostałych 25% po pokoju i następnie poskładania z powrotem. Kiedy na miejsce trafiały kolejne fragmenty, badacze uświadomili sobie, że znany nam Stary Testament zawiera jedynie 40% wersji przechowywanej przez starożytną żydowską sektę Esseńczyków. Pozostałe 60% nie trafiło do Biblii, na przykład zwój wojenny lub zwój prawa społecznego, odnoszące się do grup religijnych zamieszkujących wybrzeża Morza Martwego. W czasach, kiedy powstawały zwoje, Ziemia Święta była pogrążona w chaosie. Żydowskie sekty religijne, uważające się za jedyny lud wybrany, toczyły ze sobą ideologiczne wojny. Judaizm był podzielony. Żydzi żyli pod panowaniem Greków i Rzymian. Każda sekta rywalizowała z innymi o miano jedynej prawowiernej. W tym ogólnym chaosie pojawiła się także sekta wyznawców Jezusa. Esseńczycy byli apokaliptyczną grupą żydowskich mistyków, jedną z najbardziej radykalnych. Wierzyli, że Mesjasz przybędzie na czele armii aniołów i że na ziemi dojdzie do wielkiej, ostatecznej bitwy. Jednak większość tekstów była niemożliwa do odczytania. Wyglądały jak wydobyte z ognia. Tekst był niewidoczny. Aby odwrócić działanie czasu, naukowcy zwrócili się do NASA. Greg Berman, pracownik laboratorium napędów odrzutowych, wpadł na pewien pomysł. Jestem miłośnikiem archeologii. Któregoś dnia dowiedziałem się, że istnieją trudności przy odczytaniu części zwojów. I tak się to wszystko zaczęło. Za pomocą kamer na podczerwień oraz oprogramowania stworzonego do obróbki zdjęć satelitarnych, naukowcy NASA rozpoczęli pracę nad zwojami. W podczerwieni więcej światła odbija się od starożytnego pergaminu niż od atramentu. Obraz powstaje z odbicia światła. Początkowo atrament i pergamin wyglądają identycznie. Potem jednak pergamin odbija coraz więcej światła, a atrament mniej. W podczerwieni kontrast jest bardzo wyraźny i tekst staje się możliwy do odczytania. Kiedy zwoje wyjawiły swój sekret, pojawiły się kontrowersje. Współczesna Biblia zawiera 150 psalmów. W skład wersji starożytnej wchodził dodatkowy psałterz, przez niektórych uznawany za zaginiony. Natrafiliśmy na 8 pieśni niewystępujących w naszym psalterzu, na przykład psalm 151. Widzieliśmy go po raz pierwszy. 2000 lat temu, kiedy pisano zwoje, judaizm dzielił się na liczne sekty, które dały początek jego obecnej formie oraz chrześcijaństwu. Przed odkryciem zwojów naukowcy mówili o tzw. judaizmie standardowym. Zakładano, że istniał jeden główny nurt, uznawany przez większość Żydów, oraz że Jezus i jego wyznawcy byli odszczepieńcami, którzy próbowali go zreformować. Teraz wiemy, że było zupełnie inaczej. Chrześcijanie byli jedną z wielu sekt religijnych. Zwoje znad Morza Martwego wskazują, że podobnych reformatorów było o wiele więcej. To fit into the Jewish culture far more than we thought. The Dead Sea Scrolls.
Zwoje z nadmorza martwego potwierdzają, że chrześcijaństwo i judaizm są raczej rodzeństwem. Kiedy uświadomimy sobie, że ewoluowały równorzędnie, dojdziemy do wniosku, że dialog obu kultur prowadzący ku lepszemu zrozumieniu nie jest wcale taki trudny. Naukowcy badają starożytne teksty w nadziei lepszego zrozumienia procesów, które kształtowały nasz świat. Moim zdaniem powinniśmy teraz włączyć społeczności z nadmorza martwego oraz same zwoje do szerszych badań religioznawczych, badań nad socjologią religii. Wchodzimy w fazę badań, w której pojawią się dywagacje na temat znaczenia zwojów dla czasów ówczesnych i współczesnych. Za otworzenie drzwi wiodących do zagadek początków cywilizacji zachodniej zwoje z nadmorza martwego zajmują miejsce siódme. Miejsce szóste – odkrycie dokonane w głębi środkowoamerykańskiej piramidy, które zmieniło nasz obraz pewnej dawnej cywilizacji. Nigdy nie widziałem takiego grobowca. Miejsce szóste – grobowiec Panapakal. 1000 lat temu parne dżungle Ameryki Środkowej były ojczyzną niezwykle zaawansowanej cywilizacji Majów. Majowie rozwijali się przez 10 wieków, tworząc niezwykłą, bogatą kulturę. Nawet kiedy ich hieroglify wciąż stanowiły zagadkę, naukowcy wiedzieli, że Majowie byli mistrzami matematyki i że tworzyli budowle, które miały przetrwać tysiąclecia. Majów można porównać do wielu starożytnych cywilizacji na całej Ziemi, szczególnie pod względem ich niezwykłej, zaskakującej swoim mistrzostwem monumentalnej architektury. W 1949 roku niezwykłe odkrycie sprawiło, że wszelkie teorie dotyczące Majów legły w gruzach. Młody archeolog badał wielką piramidę w Palenque w Meksyku. Nagle natrafił na nieznane dotąd przejście. Alberto Ruz badał jedną z galerii na szczycie świątyni. Kiedy zauważył, że jedna z płyt podłogowych ozdobiona jest 12 zablokowanymi otworami. Otwory idealnie nadawały się do przeciągnięcia przez nie liny. Kiedy podniósł płytę, jego oczom ukazały się zasypane gruzem schody. Aby przeszkodzić rabusiom, Majowie zasypali przejście. Korytarz był całkowicie zasypany kamieniami i ziemią. Wydobycie tego wszystkiego trwało wieki. 3 lata później łopata archeologa uderzyła w kamienne drzwi. Wewnątrz znajdował się gigantyczny kamienny sarkofag ze szczątkami władcy, którego na drogę w zaświaty wyposażono we wspaniałe jadeitowe ozdoby. Nigdy nie widzieliśmy takiego grobowca. Był to pierwszy tego typu pochówek na świecie. Grób wewnątrz piramidy Majów. Wcześniej nie wiedzieliśmy nawet, że istnieje. Grobowiec zaprzeczał większości uznanych teorii dotyczących Majów. Naukowcy zastanawiali się, w czym jeszcze nie mają racji. Odkrycie, że świątynie nie były jedynie miejscami kultu, lecz także grobowcami, zmieniło nasz punkt widzenia na społeczeństwo i całą cywilizację Majów. Najpierw trzeba było określić, kto spoczywał w grobowcu. 10 lat po odkryciu lingwiści odszyfrowali pismo Majów, co umożliwiło określenie tożsamości władcy. Nazywał się Ken i Chanapakal. Dysponowaliśmy niezwykle długim tekstem hieroglificznym. Palenque miało olbrzymie znaczenie dla odszyfrowania pisma Majów. Złamanie kodu otworzyło drzwi do przeszłości Palenque. Kiedyś było to niewielkie, wciąż ulegające najeźdźcom miasto. Palenque uległo Calicmul, jednemu z największych miast Majów. Tekst mówi, że bogowie byli zrzucani ze świątynnych murów. Kiedy władca Pakal wzrósł w siłę, postanowił się zrewanżować. Pakal podbił swoich sąsiadów i uczynił z Palenque głównego gracza świata Majów. Była to rewelacja, która zmieniła punkt widzenia naukowców. Majowie nie byli pobożnym, miłującym pokój ludem. Odkrycie grobowca władcy Pakal było wielkim przełomem, ponieważ obaliło fałszywą tezę o spokojnej, rządzonej przez kapłanów społeczności. Dzięki niemu byliśmy w stanie poznać i zrozumieć rzeczywisty obraz świata Majów. 97% Palenque wciąż porasta dżungla. Naukowcy nie wiedzą, jakie kryje niespodzianki. Od chwili odkrycia grobowca Keni Chanapakal, każdy archeolog badający piramidę Majów ma nadzieję, że znajdzie tam kolejny wspaniały królewski grobowiec. Za rzucenie nowego światła na fałszywie postrzeganą cywilizację, odkrycie grobowca władcy Pakal zajmuje na naszej liście miejsce szóste. 10 największych odkryć archeologicznych XX wieku. W połowie naszej listy 10 największych odkryć na miejscu piątym zatopione miasto oraz jego nieśmiertelna królowa.
Dla Egipcjan liczyło się życie po śmierci. Miejsce piąte, Aleksandria. Na śródziemnomorskim wybrzeżu, gdzie do morza wpada potężny Nil, wznosi się egipska Aleksandria. Założone w 332 roku przed naszą erą przez Aleksandra Wielkiego miasto było intelektualnym centrum starożytnego świata. To tutaj Euklides badał geometrię, a Arystofanes obliczył obwód Ziemi. Było to wielkie centrum nauki. Władczynią miasta była królowa, której imię przetrwało wieki, Kleopatra. Jej legendarny urok sprawiał, że mężczyźni padali jej do stóp. Usiedliła pana Rzymu Juliusza Cezara oraz jednego z jego generałów, Marka Antoniusza. Jej jedynym celem było zachowanie wolności Egiptu. Była panią kraju, który już niedługo miał być wchłonięty przez Imperium Romanum. Romantyczne przygody Kleopatry zapobiegły zajęciu kraju przez rzymskie legiony oraz sprawiły, że jej imię przeszło do legendy. Jednak jej rzeczywiste dziedzictwo leżało w zapomnieniu aż do roku 1994, kiedy francuski archeolog Frank Godio rozpoczął badania pod wodą. Moim najważniejszym celem jest odnalezienie zatopionych dzielnic Aleksandrii. Dziś Aleksandria jest zaledwie cieniem swojej dawnej wspaniałości. Jej upadek rozpoczął się 16 wieków temu z powodu gigantycznej katastrofy. Zatrzęsła się ziemia, wybuchły pożary, spora część miasta zapadła się pod wodę. Większość informacji o wspaniałej stolicy Kleopatry zawdzięczamy greckiemu autorowi Strabonowi, który odwiedził miasto 20 stuleci temu. Strabon pisze, że wokół portu wznosiły się pałace i świątynie. Na jednej z wysp wznosił się wielki pałac Kleopatry. Godio rozpoczął badania od skanowania dna Zatoki Aleksandryjskiej. Za pomocą sonaru i instrumentów mierzących minimalne zmiany w ziemskim polu magnetycznym stworzył dokładną mapę dna morza. W pewnym miejscu z dna wyrastało wzniesienie, w przeszłości mogące być wyspą. Po stronie południowo-zachodniej znaleźliśmy duże nagromadzenie granitowych kolumn, które wpadły do portu. Naliczyliśmy 60 fragmentów. Są olbrzymie. Nieopodal zrujnowanej bramy Godio natrafił na odosobnioną kaplicę Izydy, bogini płodności. Promenada z lśniącego białego wapienia kończyła się przy fundamentach jakiejś wielkiej budowli. Godio wiedział, że mógł to być jedynie pałac Kleopatry. Miejsce, w którym egipska królowa kusiła wrogów i tworzyła własną legendę. Lokalizację fundamentów oznakowano bojami. Najwspanialsze było to, że poznawaliśmy Aleksandrię w kształcie sprzed wielu wieków. Mogliśmy prawie chodzić wśród jej wspaniałych portyków i podziwiać jej monumentalne pałace. Mimo że archeolodzy zaledwie musnęli stanowisko, zatopiona Aleksandria i jej wielka królowa zajmują miejsce piąte. Miejsce czwarte – kości, które powiązały ludzkość z jej zaginioną przeszłością. Miejsce czwarte – pierwszy człowiek. Od chwili, w której nauczyliśmy się myśleć, wszyscy zadajemy sobie jedno pytanie – skąd się wzięliśmy? Wszystkie ludzkie kultury próbowały wyjaśnić zagadkę pochodzenia człowieka. Aby wiedzieć, kim się jest, trzeba wiedzieć, skąd się pochodzi. W XIX wieku Karol Darwin rozpoczął naukową rewolucję, która zaprowadziła nas dalej niż ktokolwiek przypuszczał. Jesteśmy bardzo bliscy szympansom. Darwin był tego świadom. Mawiał, że aby zrozumieć ludzką ewolucję, trzeba się udać do Afryki. Afryka była domem kilku gatunków małp o takiej samej budowie anatomicznej co ludzie. Z tego powodu badacze właśnie tam rozpoczęli poszukiwania naszych człekokształtnych przodków. Rodzina człowiekowatych liczy wiele gatunków. Jednym z nich są ludzie. Wczesne człowiekowate miały jedną cechę wspólną. Wszystkie chodziły na dwóch nogach. Przez dziesięciolecia archeolodzy pracowali bez rezultatów. W roku 1924 pewien antropolog dokonał jednak przełomu. Dziecko Staung, odkryte w Afryce Południowej w roku 1924 przez Raymonda Darta, przyczyniło się do wielkiej przemiany w naszym sposobie myślenia o początkach człowieka. Łączyło w sobie prymitywne cechy małpy z cechami ludzkimi. W oparciu o analizy skamielin określono, że dziecko Staung żyło około 2,5 miliona lat temu.
Ten sam okres uznano także za początek ewolucyjnego formowania się człowieka. Był to wielki przełom, ponieważ nagle mieliśmy szczątki zwierzęcia, które wskazywały, jak wyglądali nasi przodkowie. Dziecko Staung obwołano brakującym ogniwem ewolucji. Według ogólnie przyjętej teorii gatunek uległ podziałowi. Z jednej gałęzi ewoluowały szympansy, druga dała początek ludziom. Mówiąc o brakującym ogniwie, ludzie mają na myśli jakieś zwierzę, które dało początek zarówno małpom, jak i ludziom. W latach 70. XX wieku miano brakującego ogniwa trafiło do stworzenia powszechnie znanego jako Lucy. W suchej dolinie w Hadar w Etiopii Donald Johansen i jego ekipa natrafili nie tylko na fragmenty kości, ale na cały szkielet. Odnalezienie od 40 do 45% szkieletu pojedynczego osobnika było wielkim wydarzeniem. Jednak najbardziej wstrząsający był wiek Lucy – 3 200 000 lat. Milion lat więcej niż dziecko Staung. Badacze zaczęli się zastanawiać, jak głęboko mogą sięgać nasze korzenie. Informacje zdobyte dzięki badaniom szkieletu Lucy umożliwiły nam określenie początków ludzkości. Nasze korzenie sięgają ponad 3 milionów lat, a nie 1,5 miliona, jak sądzono wcześniej. Lucy okazała się punktem zwrotnym w rozumieniu początków naszego gatunku. W jednej chwili ludzkie drzewo genealogiczne stało się nagle o wiele bardziej zatłoczone. Lucy doskonale pasowała do linearnego modelu ewolucji człowieka. Wcześniej myśleliśmy, że każdy gatunek dawał początek następnemu, bardziej rozwiniętemu. Jednak teoria ewolucji linearnej została obalona przez znalezisko dokonane na brzegu pewnego jeziora w Afryce Wschodniej. Canianthropus pleitops został znaleziony w roku 1999 w Kenii. Miał szeroką twarzoczaszkę, ale jednocześnie drobne ludzkie zęby. Canianthropus wędrował po afrykańskich sawannach mniej więcej w tym samym czasie co Lucy. Oba gatunki nie były jednak ewolucyjnie połączone, co zmusiło naukowców do przemyślenia obrazu naszego drzewa genealogicznego. To już nie drzewo, lecz mnóstwo krętych i często ślepych zaułków. W Afryce odkryto szczątki 18 różnych gatunków człowiekowatych. O ewolucji człowieka wiemy tak mało, że każde odkrycie staje się przełomem. W roku 2002 czaszka odkryta wśród pustynnych piasków wstrząsnęła całym światem nauki. Ostatniego odkrycia dokonał w Czadzie francuski zespół pod kierownictwem Michela Bruneta. Natrafili na skamielinę liczącą około 7 milionów lat. Nazwali ją Tumai. Znalezisko Staumai zmieniło nasz punkt widzenia na ewolucję człowiekowatych. Istota ta wykazuje niezwykłą mieszankę cech, zarówno prymitywnych, jak i zaawansowanych. Powszechnie uważa się, że twarz ewoluuje na końcu, że ulega spłaszczeniu. W przypadku znaleziska Staumai mamy natomiast do czynienia z małą, małpią mózgoczaszką i stosunkowo płaską twarzoczaszką. Istota Staumai podważyła także teorie związane z początkami ludzkiego stylu poruszania się na dwóch nogach. Naukowcy byli zdania, że wczesne człowiekowate stanęły na dwóch nogach, przemierzając prehistoryczne afrykańskie sawanny. Według tej teorii ludzie zaczęli chodzić na dwóch nogach, ponieważ musieli pokonywać długie, trawiaste odcinki. Postawa wyprostowana pozwalała im obserwować otoczenie i zauważać na przykład zbliżające się drapieżniki. Teraz wiemy, że to nieprawda. Wczesne człowiekowate żyły w lasach. Trawiaste sawanny nie były kluczowym elementem ewolucji dwunożnego sposobu poruszania się. Dwunożność ukształtowała się także w lasach. Znalezisko Staumai dostarczyło nam mnóstwa niezwykłych informacji. Znalezisko Staumai doprowadziło naukowców do odległej przeszłości, do czasu narodzin naszych pierwszych przodków. Poszukiwaniom tak zwanego wspólnego przodka, czyli istoty, która dała początek tak ludziom, jak i małpom, towarzyszą olbrzymie emocje. Cechą szczególną ludzi jest sposób poruszania się. Chodzimy na dwóch nogach. Czegoś podobnego nie potrafi żadne inne zwierzę, tylko my. Czy to dwunożność dała początek ludzkości? Możliwe. Możliwe też jednak, że nie. Może kiedyś znajdziemy istotę, która kształtem czaszki, zębów czy twarzy będzie przypominać człowieka, a mimo to będzie poruszać się na czterech nogach? Któż to wie?
Zbliżamy się do miejsca, w którym droga ludzi i szympansów rozdziela się. Mam nadzieję, że dowiemy się, jak powstaliśmy. To niezwykłe chwile. Najważniejsze jest, by wciąż zadawać to pytanie. Za przybliżenie nam natury naszych odległych przodków, odkrycie pierwszych człowiekowatych zostaje nagrodzone miejscem czwartym. Miejsce trzecie – spotkanie z wciąż namacalną potęgą okrutnego pierwszego władcy Chin. Przez tysiące lat Chinami szarpały zmienne wiatry historii. Zabytki tej kiedyś jednej z największych cywilizacji świata rozrzucone są po prawie całym kontynencie azjatyckim. Jednak niewiele z nich dorównuje dziedzictwu króla Shi Huangdi. Był wojownikiem, który zjednoczył Chiny w III stuleciu przed Chrystusem. Był potężny i okrutny. Dwadzieścia trzy wieki temu Chiny były podzielone na 7 królestw. W wieku zaledwie kilkunastu lat Shi Huangdi postanowił podbić je wszystkie. Zjednoczył Chiny, a kiedy zmarł, pochowano go w grobowcu wspaniałością dorównującym jego osiągnięciom. Lokalizacja grobowca pozostawała tajemnicą aż do roku 1974, kiedy dwaj rolnicy zaczęli kopać studnię nieopodal leżącego w środkowych Chinach miasta Ashian. Pracuję w pobliskiej fabryce. Ktoś powiedział mi o znalezisku. Natychmiast tam pobiegłam. Z ziemi wydobyto kilka wielkich posągów wojowników. W ziemi znajdowała się cała formacja glinianych, uzbrojonych po zęby naturalnej wielkości wojowników. W ciągu 8 lat badań chińscy archeolodzy wydobyli na światło dnia całą armię terakotowych wojów, zajmującą powierzchnię około 3 km2. Każdy żołnierz jest unikalny. Dowódcy, piechota, łucznicy, kawalerzyści. Naukowcy podejrzewają, że każdy posąg powstał w oparciu o indywidualnego człowieka. Są niezwykli. Patrząc na nich, widzi się cechy osobowe. Człowiek wie, że patrzy w oczy żołnierza, który żył wiele wieków temu. Armia Shi Huangdi powstała w piecach do wypalania gliny. Co ciekawe, produkowano ją taśmowo. Posąg składa się z 7 części. Wszystkie odlewano w formach. Potem pokrywano je cienką warstwą gliny, nadając postaci cechy osobowe. Przy tworzeniu armii Shi Huangdi pracowało około 100 tysięcy ludzi. Już sama ta liczba zaskoczyła badaczy, którzy sądzili, że jego imperium nie mogło być aż tak skonsolidowane i zaawansowane technologicznie. Ludzie nie spodziewali się tak wielkiej skali przedsięwzięcia. Terakotowa armia zmieniła nasz punkt widzenia na ówczesne Chiny. Starożytne chińskie źródła mówią, że grobowiec Shi Huangdi miał sufit zdobiony perłami. Pozostał jednak nietknięty ze względu na ryzyko, jakie wiązało się z jego otwarciem. Cesarz nakazał stworzyć w jego wnętrzu jezioro rtęci. Efekt musiał być zachwycający i jednocześnie odstraszający każdego, kto pomyślałby o grabieży. Opary rtęci są bowiem toksyczne. Archeolodzy zwlekają z otworzeniem grobowca do czasu stworzenia bezpiecznej metody prowadzenia badań. Trzeba wziąć pod uwagę kilka kwestii, np. ryzyko zatrucia oparami rtęci czy sposoby konserwowania zabytków przed poddaniem ich oględzinom. Kiedy grobowiec zostanie w końcu otwarty, jego zawartość z pewnością wstrząśnie fundamentami nauki. Będzie to z pewnością jedno z największych archeologicznych odkryć wszechczasów. Za unaocznienie nam potęgi starożytnych Chin terakotowa armia zajmuje na naszej liście miejsce trzecie. Na miejscu drugim łowca uwolniony z lodowego grobowca ujawnia tajemnicę sprzed 5000 lat. Miejsce drugie – Oci, człowiek z lodowca. Latem 1991 roku dwaj alpiniści wędrowali przez smagany wiatrem płaskowyż włoskich Alp, kiedy nagle natrafili na zmrożone zwłoki. Myśleli, że to jakiś współczesny narciarz, być może ofiara wypadku. Po wydobyciu z lodu przez ekipę ratunkową ciało opowiedziało jednak inną historię. Prymitywna, znaleziona przy nim broń wskazywała, że był to człowiek z bardzo odległej przeszłości. Tezę tę potwierdziły badania laboratoryjne. Na podstawie fragmentu tkanki określiliśmy, że człowiek ten żył około 5300 lat temu. Tak starą i tak doskonale zachowaną mumię odkryto po raz pierwszy. To był ktoś, kto zginął nagle w kwiecie wieku. Zaczęliśmy więc zadawać pytania, o których wcześniej nawet nie myśleliśmy.
Ozi, jak nazwano człowieka z lodowca, żył u zarania epoki miedzi, trwającej pomiędzy 4000 a 2200 rokiem przed naszą erą. Żył w czasach wielkich przemian. Poza narzędziami kamiennymi miał także miedziane. Po raz pierwszy w swoich dziejach ludzie nie musieli się już przystosowywać do środowiska. Teraz mogli kształtować je wedle swoich potrzeb. To jeden z najlepiej zachowanych toporków tego typu na świecie. Czysta, stuprocentowa miedź. Toporek zmusił naukowców do przesunięcia początków epoki miedzi w Europie o prawie 1000 lat wstecz. Ozi był doskonale przygotowany do życia w górach. Ciepło zapewniały mu spodnie z koźlej skóry oraz futrzana tunika. Peleryna z plecionej trawy chroniła go przed deszczem. Miał przy sobie łuk, 14 strzał z kamiennymi grotami, krzemienny nóż w plecionej pochwie oraz zapas żywności z grzybów i jagód. U paska wisiało mu zawiniątko z bakteriobójczymi ziołami. Dzięki tym znaleziskom poznaliśmy szczegóły życia w epoce miedzi. W chwili śmierci Ozi miał około 47 lat. Miał niebieskie oczy i cierpiał z powodu artretyzmu. Wewnątrz jego żołądka odkryto ślady jego ostatniego posiłku – chleb, mięso jelenia oraz dzikiej kozy. Znaleziono tam również wskazówki dotyczące trasy, jaką pokonał. Ostatnie dni życia spędził po południowej stronie Alp. Wskazują na to roślinne pyłki znalezione w jego żołądku oraz na ubraniu i broni. Pyłki wyjawiły także, że Ozi zginął w maju. Jednak jego śmierć nadal pozostawała tajemnicą. Przez lata naukowcy sądzili, że zamarzł podczas niespodziewanej zamieci. Zdjęcia rentgenowskie wykonane w roku 2001 wskazywały jednak na coś zupełnie innego. W jego lewym barku znaleźliśmy grot strzały i dzięki temu zdobyliśmy pewność, że nie zmarł w sposób naturalny. Strzała trafiła od jego w plecy i strzaskała łopatkę. Rany na jego rękach sprawiały wrażenie, jakby walczył z napastnikiem. Dziś Ozi spoczywa w szczelnej komorze, w temperaturze około minus 5 stopni Celsjusza. Naukowcy wciąż mają nadzieję, że wyjawi im inne szczegóły związane z życiem 53 wieki temu. Mimo że dowiedzieliśmy się już bardzo dużo, to zaledwie początek. Za wprowadzenie nas do swego prehistorycznego świata Ozi zajmuje na naszej liście miejsce drugie. 10 największych odkryć archeologicznych XX wieku. Zbliżamy się do pierwszego miejsca na naszej liście. Byliśmy świadkami śledztwa w sprawie ofiarnych mordów oraz wysiłków zmierzających do ustalenia początków ludzkości. Nadszedł czas na miejsce pierwsze. Zajmuje je mumia z kraju faraonów, która doprowadziła naukowców na ślad starożytnego morderstwa. Bardzo możliwe, że zginął od uderzenia w tył głowy. Miejsce pierwsze – Tutanchamon. Egipska Dolina Królów. Przez wieki miejsce pochówku władców Egiptu. W wykutych w litej skale grobowcach, w otoczeniu bogactw, składano tu niegdyś zwłoki ludzi pokroju Ramzesa Wielkiego. Mimo 200 lat badań, wszystkie odnalezione grobowce okazywały się puste, splądrowane przez rabusiów. W Dolinie Królów odkryliśmy mnóstwo grobów, tyle że wszystkie zostały obrabowane wieki temu. Mimo to brytyjski archeolog Howard Carter wierzył, że dolina kryje jeszcze nie jedną zagadkę. Wiele lat wcześniej czytał o młodym faraonie Tutanchamonie. Był zdania, że jego grobowiec wciąż czeka na odkrycie. W roku 1917 wyruszył na jego poszukiwania. Howard Carter przeciwstawił się uznanym twierdzeniom. Wszyscy powtarzali, że w Dolinie Królów nie można już znaleźć niczego ważnego. Sponsorem badań Cartera był angielski arystokrata Lord Carnarvon. 5 lat wykopalisk nie przyniosło jednak żadnych rezultatów. Kiedy mieli już zrezygnować, Carter zwrócił uwagę na mało znany zakątek doliny. Miał nosa. Po kilku dniach znalazł schody prowadzące do zapieczętowanych drzwi. 26 listopada Carter złamał pieczęcie i zajrzał do pomieszczenia, które ostatni raz otwierano 3000 lat temu. Wewnątrz znajdowały się skarby egipskiego faraona. Był wstrząśnięty, wszędzie wokół widział złoto. Grobowiec Tutanchamona wypełniało ponad 2000 niezwykłych obiektów, które młody król zabrał ze sobą w podróż w zaświaty.
złocone łóżka i tron, posągi i figurki, nawet pośmiertna maska faraona oraz wieko jego trumny były wykonane ze złota. Był to pierwszy zachowany do naszych czasów w oryginalnym stanie grobowiec faraona. Mogliśmy podziwiać skarby, które zabrał ze sobą, wszystko, czego używał za życia. Grobowiec Tutanchamona stał się sensacją. Wśród informacyjnego chaosu pojawiły się plotki o klątwie. Podobno każdy, kto wszedł do grobowca, miał zginąć tajemniczą śmiercią. 4 miesiące po odkryciu zmarł Lord Carnarvon. Kiedy umarł, wszyscy uwierzyli w klątwę i tak powstała legenda. W rzeczywistości to nieprawda. Carter badał grobowiec Tutanchamona przez 6 długich lat. Nie zauważył jednak czegoś o wiele bardziej niezwykłego niż skarby. Śladów starożytnego morderstwa. Okoliczności śmierci Tutanchamona wskazują na zabójstwo. 50 lat po odkryciu grobowca zdjęcia rentgenowskie mumii wykazały, że u podstawy jej czaszki znajduje się spory skrzep. Prześwietlenia mumii Tutanchamona sugerują, że być może zginął od uderzenia w tył głowy. Im lepiej archeolodzy poznawali Tutanchamona, tym bardziej prawdopodobna wydawała się teoria morderstwa. Zasiadł na tronie w wieku 10 lat, a zmarł w wieku 19. Ojciec Tutanchamona, Echnaton, rzucił wyzwanie potędze kapłanów, czyniąc z nich swoich wrogów. Kiedy zmarł, ich nienawiść zwróciła się przeciwko jego następcy. Bardzo możliwe, że został zamordowany. To nader prawdopodobne. Za umożliwienie naukowcom poznania realiów świata faraonów, grobowiec Tutanchamona zajmuje pierwsze miejsce na naszej liście 10 największych archeologicznych odkryć XX wieku. W ciągu ostatniej godziny odbyliśmy podróż w czasie i wyjaśniliśmy wiele zagadek naszej własnej historii. O to właśnie chodzi w archeologii, o skrupulatne dokumentowanie wszystkiego dla potomnych. W ciągu ostatnich 100 lat archeolodzy dowiedzieli się o naszej przeszłości więcej niż mogli marzyć. A mimo to historia wciąż jest pełna niezwykłych, czekających na odkrycie tajemnic. Opracowanie wersji polskiej Studio Company. Tekst Marcin Skrobosz. Czytał Marek Lelek.